Szanowni Państwo, obejrzymy teraz pokaz umiejętności uczniów drugiej klasy LO o profilu ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa medycznego. Jak Państwo zauważyliście, chodzi tutaj o symulację wypadku drogowego. Można zauważyć, że przez uderzenie w ten słup samochód zaczął też się palić. Ratownicy zorientowali się, że w środku jest osoba poszkodowana, zabezpieczają miejsce, przygotowują się również do wyciągania tej osoby poszkodowanej, jak i również do gaszenia pożaru. W tej chwili po otworzeniu maski jeden z ratowników zabezpieczy instalację elektryczną, w tym celu, żeby nie doszło do dalszej eskalacji pożaru. Otwierana jest maska. Inni ratownicy przygotowują się do ewakuacji osoby poszkodowanej z samochodu. Tak mniej więcej wygląda to naprawdę podczas wypadku. Jeden z ratowników zabezpiecza odcinek szyjny poszkodowanej w tym celu, żeby można było bezpieczniej wyciągnąć ją z samochodu. Akcja przebiega sprawnie, dlatego że każdy z ratowników wie, jakie ma obowiązki, w jaki sposób ma wyciągnąć poszkodowanego, jak i również w jaki sposób zabezpieczyć samochód, żeby nie doszło do dalszego zapalenia. Akumulator został już odłączony, urządzenie hydrauliczne, którym otworzone były drzwi, służy również do tego, żeby te drzwi były całkowicie wyrwane z tego samochodu. Po wyciągnięciu tych drzwi przygotowana jest deska ortopedyczna, dzięki której będzie mogła być wyciągnięta osoba poszkodowana. Jeden z ratowników zabezpiecza głowę poszkodowanej, gdyż to jest podstawa, żeby ta osoba mogła bezpiecznie znaleźć się na tej desce ortopedycznej, jak i również, żeby mogły przejąć ją odpowiednie służby medyczne. W tej chwili ratownicy, którzy ugasili pożar, pomagają w bezpiecznej ewakuacji poszkodowanej z samochodu. Jeden z ratowników bardzo umiejętnie wyciągnął tą osobę. Druga osoba sprawdza kończyny dolne w tym celu, żeby wyeliminować pogłębianie się urazów. W tej chwili poszkodowana jest transportowana do miejsca bezpiecznego, w której będzie udzielana jej dalsza pomoc medyczna. Dwóch strażaków przygotowuje tą osobę do opatrunków, a strażacy, którzy są wolni, będą jeszcze mogli sprawdzić, czy wszystko jest ok przy samochodzie. Strażacy zabezpieczają sprzęt. Tutaj, jak widzicie, jeden ze strażaków jest w aparacie powietrznym właśnie w tym celu, żeby wyeliminować wdychanie bardzo niebezpiecznych oparów dymu. To zabezpieczenie również służy nam wtedy, kiedy wchodzimy do budynków, w których jest pożar. Strażacy sprawdzili, że osoba jest przytomna, że oddycha, dlatego też protleniają ją poprzez nałożenie maski tlenowej. Okazuje się, że nie ma poważniejszych urazów, ale muszą cierpliwie strażacy czekać, aż przyjedzie karetka pogotowa. Folia termoizolacyjna, która jest nakładana na osobę poszkodowaną, zawsze służy nam do tego, żeby zabezpieczyć organizm przed wychłodzeniem i żeby też bezpiecznie ta osoba mogła się czuć również na tej desce ortopedycznej. Nie, na razie patrunki jakieś dawaliście? Dawaj głowę. Jak możecie Państwo zaobserwować, przez 2 lata nauki, poprzez wspólne zajęcia, strażacy już w tej chwili, którzy są w tej drugiej klasie LO, są dobrze przygotowani do wykonywania tego typu zadań.
bezpiecznie, znajduje się na desce, jest odizolowana też od zimnego podłoża. W tej chwili zabezpieczana jest specjalnymi pasami, które unieruchomią ją, dlatego żeby przy transporcie, żeby czasami ta osoba się nie zsunęła z tej deski. Przygotowywane są również opatrunki. Strażacy przygotowują gazy, tak zwane fotosyty, które pomagają do właściwie zaopatrzenia góra. Patrunki są założone, poszkodowane, przygotowane do bezpiecznego transportu. W tej chwili zostanie miejsce, z którego zostanie zabrane do ostateczne sprawdzenie, czy osoba stabilnie znajduje się na tej desce. Za chwilę będzie mogła być bezpiecznie przetransportowana. Bardzo dziękujemy za obserwację.